Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii z The Sims 4 na moim kanale Dama i Wieśniaczka. Przed wami Halinka Mrągowiak, tytułowa wieśniaczka. U mnie na kanale właśnie to jej losy, to jej perypetie będziecie mogli sobie śledzić. Jeśli chcecie zobaczyć, co u damy, jak sobie radzi tytułowa dama Angelina, tak się nazywa, słuchajcie, tytułowa dama, zajrzyjcie koniecznie do Tuli na kanał, ponieważ zaznaczam, że tę serię współtworzymy razem właśnie z Tulą. I od razu również chciałam zaznaczyć, że oczywiście to nie jest nasz autorski pomysł, bo pomysł zaczerpnęłyśmy bazą w ogóle do tej serii, właśnie jest słynny tak program telewizyjny Damy i Wieśniaczki, ale to jest tylko i wyłącznie, kochani, baza, resztę same wymyślamy, reszta to jest tylko i wyłącznie moja i Tuli inicjatywa, co tu się będzie działo i tak dalej, więc pamiętajcie o tym i nie zwracajcie nam uwagi właśnie w komentarzach, że nie, że to tak nie powinno być, bo w programie jest inaczej, nieważne, słuchajcie, tutaj do tej serii ten program był tylko i wyłącznie bazą, reszta to jest tylko i wyłącznie tak nasza inicjatywa, tylko i wyłącznie. Okej, kochani, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jak seria będzie wyglądała, a mianowicie będzie 7 odcinków z tej serii, po prostu tydzień z życia dziewczyn, z życia wieśniaczki, z życia damy u Tuli na kanale. Przez te 7 dni moja wieśniaczka pożyje sobie życiem damy, czyli Angeliny, a u Tuli oczywiście Angelina będzie musiała wykonywać obowiązki naszej wieśniaczki, czyli mojej Halinki. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Jeszcze chciałam zaznaczyć, kochani, że już z Gosią mamy pomysł na drugi sezon tej tutaj serii i oczywiście będzie na odwrót. Ja będę grała tą tytułową damą, tak jest, a Gosia wieśniaczką. Po prostu zamienimy się rolami. I jeszcze bardzo ważna sprawa, bo jeżeli chodzi tutaj o ten tytuł Dama i Wieśniaczka, ta dama, słuchajcie, to nie chodzi o taką typową, nie wiem, angielską damę w kapelusiku, w garconce, która ma po prostu wspaniałe maniery i tak dalej. Nie, 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 to nie chodzi o to, bo widziałam komentarze, moi drodzy, pod zwiastunem Gosi i po prostu się zdziwiłam, jak niektórzy biorą wszystko tak bardzo dosłownie i w ogóle nie skumali, o co chodzi. Kochani, zobaczcie sobie zwiastun tego programu telewizyjnego może Damy i Wieśniaczki. Wtedy wam się wszystko wam się wyklaruje. Okej. Wracając do tego, co mówiłam przed momentem, mamy świetny pomysł na drugi sezon tej serii, ale zobaczymy właśnie, jak wam się spodoba pierwsza odsłona tej serii. Mam nadzieję, że będziecie się wspaniale przy tym bawić, tak jak my, po prostu wymyślając tu różne popierdółki. Wspaniale się z Gosią właśnie bawiłyśmy przy tym, bo to jest nasz wspólny pomysł. Tu zaznaczam, kochani. Dobra, moi drodzy, zaczynamy rozgrywkę. Powiedziałam chyba wszystko. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli o czymś zapomniałam, to na pewno Tula tam dopowiedziała. Także mówię wam, musicie do niej koniecznie zerknąć. Link do jej kanału w opisie tutaj pod tym odcinkiem, pod każdym zresztą będzie. Moi drodzy, my jesteśmy przed mieszkaniem Angeliny, damy. Tak jest, tutaj ona mieszka. Jeszcze wam szybciutko pokażę, co to jest za okolica. To jest ta okolica wspaniała. W sumie moja ulubiona i chyba od Gosi też. Dlatego tutaj, o, tutaj mieszka Angelina, a przez najbliższy tydzień będzie tutaj pomieszkiwać sobie Halinka, moi drodzy, tak jest, i będzie sobie żyła życiem naszej Angeliny. Tak samo, słuchajcie, Angelina, tak jest, zobaczcie koniecznie, bo ona już tam wylądowała w domku, w wiejskim domku Halinki. Będą jaja, słuchajcie, będzie śmiesznie. Moi drodzy, wchodzimy do środka, podejdź tutaj moja kochana Halinko. Słuchajcie, tak wygląda Halinka. Spauzuję znowu na momencik, ale chcę wam pokazać mieszkanko, które swoją drogą, oczywiście ktoś mi musi teraz przeszkadzać, holender jasny! Które swoją drogą zrobiła Gosia. Sama zrobiła, słuchajcie, to mieszkanie. Ja miałam na tyle łatwo, że po prostu pobrałam domek z galerii. Gosia tutaj sama, słuchajcie, urządziła to mieszkanie i zrobiła to po prostu prima, rewelacyjnie i jest tu przepięknie, jest tak strasznie, strasznie różowo i pastelowo i po prostu uwielbiam to mieszkanko. Nie wiem właśnie, czy będę mogła wam je udostępnić, czy wiecie co, chyba lepiej, żeby Gosia to zrobiła, prawda? Żeby Tula udostępniła to mieszkanie, no bo jakby nie było, jest
jest jego autorką. Nie dogadałyśmy się w tej kwestii, także spokojnie, słuchajcie, jeszcze wszystko dogadamy. Mieszkanko będzie na pewno udostępnione. Zrobię to ja albo Gosia. Kochani, tak to wygląda, proszę ja was bardzo, mamy tutaj balkon, tutaj jakiś salon, wszystko w przepięknych różach i oczywiście jeszcze tu, słuchajcie, mamy zdjęcia naszej damy Angeliny, po prostu jest prześliczna, przepiękna. Kochani, już tutaj widzę, że jakaś wiadomość na nas czeka. Widzę, że Angelina zostawiła dla nas jakąś wiadomość, jakiś list. Podejdź, Halinka i... Halinka, tak? Halina! Przeczytaj no ten list. Okej, okay. Hej, witaj w moim różowym pałacu. Jestem Angelina Kowalik. W tym tygodniu, kochana, pożyjesz moim życiem. Każdy dzień zaczynam od wypicia szklanki wody. Następnie jogging po mieście lub na bieżni. Zależy od pogody. Uwielbiam dobrą zabawę, dlatego imprezy, taniec i dobre drinki są nieodzowną częścią mojego życia, a przez najbliższy tydzień również i twojego. Barek do drinków stoi na balkonie, korzystaj do woli. Na zdrowie! Jeśli chodzi o kluby nocne, pozwól, że do mojej wiadomości dołączę listę najlepszych w mieście. Baw się dobrze, kochana Angelina. Postscriptum? Jeśli wybiją korki, dzwoń po administratora budynku. Numer na lodówce. Buziaki. Okej, okay, kochani, tak wygląda wiadomość od naszej Angeliny do naszej, tak, Halinki. Kochani moi, i właśnie tutaj jeszcze jedna kwestia, bo to nie jest challenge, to absolutnie nie jest challenge. Słuchaj, Halinka, co ty byś mogła porobić? Pokaż, no, jak ty się czujesz. Weź, no, o właśnie, podejdź sobie tutaj, rozejrzyj się troszeczkę po mieszkaniu. Ja tu szybciutko, widzą, jeszcze nakreślę sytuację, tak. Kochani, to nie jest challenge żaden, od razu zaznaczam. Bardziej bym to podpięła pod taką luźną rozgrywkę, chociaż dziewczyny będą musiały coś zrobić, czegoś się nauczyć. Jak widzieliście w liście, w wiadomości właśnie od Angeliny, Angelina uwielbia biegać, uwielbia w ogóle sprawność fizyczną, słuchajcie, sport to jest coś, co uwielbia, więc kochani, sprawność fizyczna na poziom trzeci, musi tutaj się nauczyć tego właśnie nasza Halinka. Angelina uwielbia drinki, czyli miksologia również na poziom trzeci i słuchajcie, Angelina uwielbia imprezy, uwielbia taniec, uwielbia tańczyć, więc to również, tego również właśnie Halinka będzie się musiała nauczyć. Na poziom trzeci, słuchajcie, wszystkie te trzy umiejętności będziemy musieli naszej Halince podbić. Jeśli nam się nie uda, jeśli tego nie zrobimy, to też się świat nie zawali, zaznaczam, moi drodzy. To też się nic nie stanie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś tu przegra, czy coś właśnie w tym stylu. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie umiejętności musi podbić Angelina na wsi u Halinki, musicie zajrzeć do Tuli, koniecznie. Ja wam nie powiem, nie zdradzę, nie pokażę, jakie ma właśnie rozwinięte umiejętności Halinka. Specjalnie wam tego nie pokażę, żebyście zobaczyli sobie sami. Dobra, moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Halinka napisała, że zaczyna dzień od szklanki wody. Także wiem, że jest dopiero niedziela, ale dobra, no zacznijmy, tak, napij się tej wody. Taka woda, słuchajcie, z cytryną na czczo jest ponoć bardzo zdrowa na cerę, nie? Angelina bardzo dobrze o tym wie. I kochani, jogging, ale my jeszcze dzisiaj nie będziemy może biegać, a to z tego względu, że nasza Halinka nie posiada stroju, słuchajcie, takiego sportowego, więc my się będziemy musieli wybrać koniecznie do sklepu. I tu jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo tam Angelina właśnie podała nam listę różnych klubów nocnych, ale również sklepów jej ulubionych właśnie jakichś tam barów karaoke, jej ulubionych restauracji, więc my będziemy sobie korzystać z tej listy i my już dzisiaj właśnie będziemy się musiały wybrać do tego jej ulubionego, jednego z jej ulubionych właśnie sklepów sportowych, żeby zakupić naszej Halince jakiś strój sportowy, bo ona takiego nie posiada, no bo nie biega, kurczę, na wsi, no. Nie ma na to czasu po prostu. Napiłaś się wody, kochana? No dobra. Chciałabym jeszcze właśnie powitać sąsiadów tutaj, to znaczy chciałabym, żeby przyszli, żeby nas powitali. Co prawda Angelina, ona tak średnio z sąsiadami tutaj żyła, no wiecie to jak się żyje w mieście, niby żyjemy wszyscy tak razem. O, chyba przyszli! Nie, czekajcie, bo Halinka idzie tam kogoś zagadać tu kogoś, patrzcie, sama poszła zagadać, nie przyszli do nas.
Myślałam, że przyjdą, wiecie, to byśmy może jakieś drinki już zrobili, nie? Przynajmniej spróbowaliśmy. Halinka to jest taka bardzo towarzyska dziewczyna. Ona tam z sąsiadami miała wspaniałe, słuchajcie, stosunki właśnie tam u siebie na wsi. Okej. Dobrze, niech zagada z sąsiadami. Hej, oni chyba się tutaj do nas cisną, bo ja widzę, że ten stoi z ciastem owocowym. Ale nie pokazało mi się, że ten, że jest, wiecie, ta impreza. Czy ja bym mogła ich przyjazne powitanie? Może zrobimy to w ten sposób. Przyjazne powitanie. Ma tutaj te aspiracje nasza Halinka, właśnie tubylczyni, ale nie będziemy się na tym skupiać. Czy ja bym mogła, nie wiem, czy ja bym mogła ich zaprosić do siebie, bo nie widzę właśnie, poplotkujmy troszkę, nie widzę, żebym miała to wydarzenie, kochani, wiecie, że sąsiedzi przyszli mnie powitać. No, Halinka towarzyska dziewczyna, ona jak najbardziej tutaj będzie chciała się z wszystkimi poznać, no. Ale wiecie, tak się żyje, nie? Tak się żyje w mieście. Zauważyliście to, że na wsiach jakoś wszyscy się znają i taka jakaś, nie wiem, jest tak fajnie po prostu. Ludzie się spotykają i tak dalej, a w mieście, ja wiem po sobie, właśnie żyje się, kurczę, z sąsiadami drzwi w drzwi, powie się tylko dzień dobry i koniec, nie? Jakoś tak, nie wiem. Niby miasto, a tak żyje się samotnie. Co on tam robi, ten typ? Chodźcie, czy wy przyjdziecie do mnie? Ja bym zrobiła tu drinki, bo Angelina powiedziała, że śmiało. Że śmiało mogę tutaj korzystać, więc... I na zdrowie w ogóle powiedziała, więc spróbujemy zrobić tu coś. Co my tu mamy? Korzenny napitek z lodami. Dobra, chodźcie, zrobimy ten korzenny napitek z lodami. Pasuje mi to do... Idą do nas już? Jest! Słuchajcie! No dobra, fajnie. To chodź ta! Jakby to Halinka powiedziała, chodź ta do mnie. Bo ona wyszła, widzicie, bo to inicjatywa Halinki. Bo ona wyszła i mówi, chodźcie. Wiecie, sąsiedzi tacy nieprzyzwyczajeni są, że tu ktoś ich zaprasza, że w ogóle się, wiecie, zaprasza tutaj do siebie kogoś, nie? Halinka, chodź. Zrobisz tutaj drinki. A czy ty byś mogła, czekajcie... Wiecie, co bym chciała? Ja bym chciała sobie ich dodać do grupy. A nie, czekajcie, bo ja ich jeszcze nie zaprosiłam. Moment. Zaproś sąsiadów. Chodź, Halinka. Chodź, zostaw na razie ten napitek korzenny. Zrobisz te napitki korzenne właśnie, jak sąsiadów już zaprosimy. Chodź. Później skoczymy do tego sklepu sportowego. Ci tu się kochają, ta w ciąży, nie? No na pewno ją odwiedzimy, zobaczymy, co im się tam urodzi. U mnie w prywatnej rozgrywce, słuchajcie, bliźniaki mają. Dwóch chłopczyków. Chodźcie, sąsiedzi. Chodź ta. Tutaj niech sobie ktoś już weźmie. Zajmuj się barem. Jak ja bym się pozajmowała trochę barem, nie, może nie, wiecie co? Zrobimy lody. Czysta perfekcja. Poczęstujemy właśnie tutaj sąsiadów, bo tak się zastanawiam nad tymi drinkami, ale jest dopiero w pół do pierwszej, nie? Ojeju, znajdźcie sobie pokój, no. Zrobimy lody, ale przede wszystkim tu jeszcze, powitaj nowego sąsiada, podziękuj za przybycie, przyjazne powitanie, a te babencje już tam znamy, dobra, spoko oko. Zrób szybciutko, słuchajcie, te lody, jeszcze cechy wam pokażę, słuchajcie, uwielbia naturę, dobra, romantyczka, takie ma cechy. O, ta się już poczęstowała tym napitkiem korzennym i bardzo fajnie, okej. Poczęstunek dla nas jak miło, tak, tylko że ja teraz to muszę wyciągnąć właśnie. I kochani, ja jeszcze szybko tylko wybiorę tu coś fajnego, nie wiem jakie tam były, damy wisienki może i dekoracje, wisienki i na przykład listki mięty. No dobra. Porozmawiaj teraz chwileczkę z sąsiadami. Halinka. Halena. Zrobię ścianki. O, bo tu jeszcze obraz jest taki. Zobaczcie, jak to ładnie. Przywitaj się, no. Fajnie, że udało nam się pogadać. Sąsiedzi, słuchajcie, są w szoku, po prostu zdziwieni, nie? Że ich tutaj zaprosili i tak dalej. Tu nie można zawołać. Nie można tutaj... zawołać. Ci tam się obściskują. Muszę wysłać Halinkę do toalety, kochani. Taki znowu trochę przegadany odcinek, ale to tak zawsze jest z tymi pierwszymi, nie?
odcinkami. Bierzcie sobie te lody. Tak, już widzę, ten sobie chyba tam weźmie. Co? Weźmiesz sobie? Czy wy jesteście w grupie u mnie? Moment, chyba nie, bo ja bym... Powitaj nowego sąsiada, ty jeszcze nie powitałaś, a zależałoby mi właśnie, żeby Halinka miała z nią dobre stosunki takie, słuchajcie, bo ona w ciąży. Halinka to taka dziewczyna, wiecie, towarzyska, uwielbia dzieci, w ogóle. Przyjazne... Czekajcie, jakby to zrobić... A tu jest, dobra. Działania. Utwórz grupę. Dobra, to czekajcie, muszę powitać jeszcze tą, żeby utworzyć grupę właśnie z nimi wszystkimi, a później wiecie, co chcę zrobić, bo chcę ten. Bo ja bym chciała zrobić im wszystkim po prostu drinki i to będą oczywiście bezalkoholowe, to znaczy przynajmniej dla tej ciężarnej tutaj. Ej, nie mogę tak... sok Amora możesz przygotować? A co ty się romantyczna zrobiłaś? To nie mogę tak, słuchajcie. A jakbym się zajmowała barem troszeczkę, to podejdzie ktoś? Będzie ktoś chętny na drinka? Będzie ktoś chętny? Chodźcie. Bo mogę tak zrobić właśnie, jak oni są w grupie, to mogę zamówić u barmana, nie? Drinki dla grupy. A myślałam, że będę mogła może przyrządzić drinki dla grupy, a nie mogę zrobić czegoś takiego. Hej, mogę! Przygotuj napoje dla wszystkich. Asia, ty gapo jedna. I zrobimy korzenny napitek, bo on mi strasznie pasuje właśnie, słuchajcie, no do ten, do naszej tutaj Halinki, bo to jest jedyne, co ona potrafi, wiecie, przyrządzić. No, przygotuj. Już się troszeczkę uczymy. Dobra. Patrzcie, jak jedzie. Brać tutaj te korzenne napitki, sąsiedzi. Z lodami, wiecie, to takie jakieś korzenne tam, bezalkoholowe. Możesz się też napić, śmiało, kobitko. Ty też sobie weź, wypij i tutaj z nią zapytaj, jak minął dzień. Zapytamy ją może o zmianach w sąsiedztwie. Ogólnie tak, wiecie, zapytamy, jak tu się żyje w ogóle, nie? W mieście i tak dalej. Podziękujemy jeszcze za przybycie. Chodź tu, Halinka. Więcej opcji, przyjazne. Może opowiedz im grupę im opowiedz, Asia. Opowiedz im jakąś baśń może? Ciekawe, czy posłuchają? Jakąś ten wiejską baśń, słuchajcie. Opowiemy może coś, co? Teraz nie wiem, co robi Halinka, słuchajcie. Bo ona tu chyba zagaduje z tym swoim love. Z tą swoją love. No, zagadałyśmy. Nie wiem, czy opowiemy jeszcze tę historię, nie wiem, czy zdążymy. Jak skończy się właśnie tutaj to spotkanie, tych sąsiedzkie, tak? To sobie śmigniemy, kochani, do tego sklepu sportowego właśnie, ulubionego od Angeliny, tak swoją drogą. I kupimy jakiś strój sportowy, bo na jutro nam będzie już potrzebny, słuchajcie, ten strój sportowy. Właśnie, żeby zacząć się uczyć, prawda, tych umiejętności. Przypominam, że jest to sprawność fizyczna, miksologia, kochani, i taniec. Tak jest. Jak Angelina wróci, słuchajcie, to się zdziwi, kurczę, powie, co ci sąsiedzi będą jej tu łazić, wiecie, przyzwyczajeni, że są zawsze ugoszczeni, nie? I się zdziwią. Teraz rozmawiają właśnie sobie. Zdziwieni. Że ktoś ich zaprosił na poczęstunek, prawda? No i okej. Okay. Słuchajcie. Podziękuj za przybycie jeszcze raz. Tutaj możesz... O politykach? Nie, nie będziemy. Bez sensu. Halinka nie ma takich, słuchajcie, zainteresowań jak... zapytaj o zawód, o to możesz zapytać. Nie ma takich zainteresowań, słuchajcie, jak polityka. Ona tam, słuchaj, wiecie. Słuchaj, słuchajcie, wiecie. Halinka, dowiedziałaś się, że Aron pracuje jako guru techniki. Dobra, a ty pracujesz gdzieś, kochana? Więcej opcji, przyjazne. Zapytamy jeszcze to. No z tymi młodszymi tak się tutaj właśnie... To szczęście mieć takich sąsiadów. Zobaczcie. Ona jest miksologiem. O, fantastycznie. Ej, wiecie co, no to skoro Angelina, nie, tak lubi właśnie ten, zajmować się tą miksologią, bo Angelina bardzo lubi właśnie, to moi kochani, one by się dogadały, tak mi się wydaje właśnie. Zobaczcie, oni nie chcą wyjść. Oni nie chcą wyjść. A Halinka opowiada o prosiaczkach, tak, o świnkach, które ma na wsi, o swojej mućce i tak dalej, i tak dalej.
No dobra. Ona opowiada tą historię, słuchajcie, tak. Jeszcze jej nawet słuchają. Wiecie co? Ostatnio zawsze miałam jakiegoś baga, jak Simka czy tam Sim opowiadali mi historię. Nic się nie działo. A na szczęście tu jest okej. To znaczy, wiecie, po prostu, no, chyba u Steli to też było, nie? Pamiętacie? W ogóle głosu nie było. Tylko wszyscy głowami kiwali. A tu proszę. O prosiaczkach im opowiada Zewsi. Tak jest. Oj, chyba nie za bardzo się spodobało. Dobra, no żegnamy się, moi drodzy. Mam nadzieję, że tutaj, wiecie, czekajcie. Chciałabym się pożegnać już z nimi. Nie chcę tak, wiecie, wybyć po prostu i tyle. Gdzie tu jest? Pożegnaj. Ale oni chyba sami wyjdą, co? No kurczę, zobaczcie, oni nie chcą mi wyjść. Wychodzić! Co to jest? Zepsute zakończenie, skrzaniłaś opowieść. Oni nie chcą wyjść, moi drodzy. Wyłazić mi, sąsiedzi. Halinka jest bardzo towarzyska, kocha sąsiadów, ale dobra, już wystarczy. Bo my mamy, kochani, jeszcze coś do zrobienia. Musimy się zobaczcie, jak ona sprząta, widzicie? Od razu, czyściutko, wiecie, nie jest u siebie, to tak wiecie, nie? Trzeba sprzątać po sobie, pewnie, że tak. Sąsiadów przywitałyśmy. Angelina. Słuchajcie, Angelina, nie Angelika. Angelina, a Angelika to są w ogóle dwa różne imiona, bo też dużo osób myli, ja nie wiem dlaczego. Angelina. Tutaj jest Angelina, nie Angelika. Dobra, to tak na marginesie. Halina i Halina, słuchajcie. Angelina i Halina. Hej sąsiedzie, umieram z głodu, pozwolisz, że poszukam czegoś do jedzenia w twojej lodówce? No, panie, bez przesady. Do widzenia, kochani. Ja mam nadzieję, że się będziemy... Ten stoi pod drzwiami. Ja mam nadzieję, że się będziemy tutaj spotykać jak najczęściej. A my szybciutko, słuchajcie, z Halinką lecimy na promenadę Magnoli, bo tam jest właśnie takie centrum, powiedzmy, małe, jakieś tam... Wiecie, gdzie są sklepy i tak dalej, tam zawsze zakupy robi Angelina i zapisała tam właśnie listę sklepów, tak jak już mówiłam, naszej Halince, więc chodźcie. Lecimy, kochani, Sport Store. Chodźcie, bo nam zamkną. Nie, my idziemy sobie same. I jesteśmy na miejscu i pozwólcie, pozwólcie, że wam pokażę w ogóle ten sklep, bo jest przefantastyczny, zobaczcie. To jest ulubiony sklep sportowy naszej Angeliny. Także chodźcie, wybierzemy jakieś ciuchy, nie? Tu nawet są te, słuchajcie, jakieś urządzenia, tak, jakieś bieżnie i tak dalej. Tu pewnie Angelina swoją kupiła bieżnię. Chodźcie, kupimy jakieś ciuchy, nie? Podejdź tutaj. Musimy coś poprzymierzać, musimy coś zobaczyć. Podoba ci się tu coś, Halinka? Halinka taka smutna, kochani, bo no zakończenie schrzaniła. No. I w ogóle się czuję nieswojo w tym sklepie. Co, Halina? Tak mi się coś wydaje. Ty masz swoją krawcową, nie? Albo sama sobie szyjesz ciuchy. No i gotowe, słuchajcie, kochani. Strój wybrany, proszę bardzo. Tak wygląda nasza Halinka. Taki strój sobie wybrała. Tutaj pan pomagał, wiecie, on zna Angelinę. Wie, to jest stała bywalczyni tutaj w tym sklepie. I nie bardzo dobierał te stroje do naszej, tak, dla naszej Halinki. Jakieś tam krótkie shorty, wiecie, jej dawał. A Halinka nie bardzo się czuła dobrze w takim właśnie stroju. I, o kurczę, coś tu się dzieje. Halinka, no co ty, jakieś złośliwości. W końcu, ale słuchajcie, wybrali coś odpowiedniego dla Halinki. Tak Halinka wygląda i czuje się w tym bardzo dobrze. Więc, moi drodzy, płacimy. Jeszcze się musimy przebrać. Halinka, przebierz się. Stroje, zmień sobie strój. Tutaj, proszę bardzo. Halinka zapłaci tylko, kochani. Podejdź sobie tutaj do kasy. No, nie możesz tu podejść? O. Podejdź, kochani, i... Podejdź, kochani, tak. Podejdź, kochanie. Zapłać i idziemy. No dobra, moi drodzy, po zakupach Halinka stwierdziła, że napiłaby się kawki dobrej, a nasza Angelina oczywiście w tej liście całej, którą jej spisała tutaj tych lokali, które odwiedza, zaznaczyła na pierwszym miejscu właśnie Starbucksa. Także, kochani, idziemy na kawusie po zakupach, co? Już dość późno, ale dobra, chodźcie.
No i jesteśmy, ktoś tam siku musi, dobra, puścimy panie, panią tam, panie, tak. Kochani, bo to tak dziwnie wygląda, ale ja wam to muszę pokazać ze ściankami, jak to jest genialnie zrobione w ogóle ten Starbucks, zobaczcie sobie to. To są niby te kuchenki, ja gram zawsze z opuszczonymi, więc to nie wygląda zbyt, wiecie. Ale jak właśnie się postawi ścianki, to po prostu ktoś wykonał kawał dobrej roboty. No zobaczcie sobie, jaki genialny jest po prostu tutaj ten lokal i tutaj tak, tu lubi sobie przychodzić właśnie Angelina na kawkę po zakupach po prostu. Podejdziemy sobie tutaj, chcę, żeby ta pani się tam wysiusiała do porządku. O, tu jakaś idzie. Dobra, bo chyba jest ten. A czemu nie mogę zamówić? O, niedobrze. Czekajcie, bo ja znowu chyba źle klikam, bo tu bym musiała na nią. Więcej opcji, zamów napój, zamówimy sobie na wynos, zamówimy sobie, przepraszam serdecznie, zamówimy sobie macchiato. O właśnie, tak? Chcesz jeszcze też coś do zjedzenia, Halinka? Chcesz sobie coś szamnąć? Wiesz co, no ja ci zamówię. Weź sobie na wynos, to sobie zjesz, kanoli sobie weź, zjesz sobie w domu. Weźmiemy kanoli, bo Halinka nie wie, co to jest. Słuchajcie, nie wie, co to jest, więc sobie zamówimy to na wynos. Bierz, bierz, Halina, tu musisz brać szybko, bo tu wiesz, zaraz ci zajumają. O, i weź sobie to... I ten. I idziemy do domu, kochani, bo już jest 21. Wracamy do domku. Ale nie miałaś tego... A, ja nie wiedziałam, że ona to zostawi. Czekajcie, a ma tylko to. No dobra, kurczę, odłożyła mi tę kawę. Czy będziesz ją miała? Może będzie ją miała jeszcze, kochani. Może ją jeszcze będzie miała. No dobra, wracamy sobie do domu. Mamy to, co było nam potrzebne, czyli strój sportowy, bo to jest bardzo, bardzo potrzebna rzecz. Właśnie Halince tutaj, żeby żyć tym życiem damy, prawda? Tym życiem Angeliny, która jest po prostu zbzikowana na punkcie sportu i fitness ogólnie. Właśnie uwielbia biegać i tak dalej. I jesteśmy w domu i tu mi już jakaś z włosami, kurczę, się ten wylosowała. Dobra, nieważne. Chodź, kochana, chodź, Halinka. Halinko, chodź. W ogóle jesteś głodna, także usiądź sobie tutaj, na tym tutaj krzesełecku i zjedz sobie to. O, Holender, to teraz poznasz właśnie życie w mieście, proszę bardzo. To ta sąsiadka, słuchajcie, co tak już... Nie, to jest ta starsza chyba. No nic, no, Halina. Tak się żyje w mieście, tak się żyje z sąsiadami. Ty masz swój domek, nie? Patrz, już wkurzona, nie wie, co jest grane, zdezorientowana. Halina jaka mina! Halina jaka myna! Kochani, właśnie jeszcze miałam wam wspomnieć a propos kasy. Uzgodniłyśmy z Tulą, że 50 tysięcy simoleonów tyle damy dziewczynom, bo kasa tu w ogóle nie jest, no, nie jest ważna, po prostu nie zwracamy na nią uwagi, i tak dalej. Więc stwierdziłyśmy 50 simoleonów, tysięcy znaczy się simoleonów i tyle. Sprzątaj, sprzątaj. Chyba trzeba będzie iść upomnieć, co, Halinka? Ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi, nie? Dlaczego tu jest taki hałas? Skorzystaj sobie. No tak to już jest. No skorzystamy, słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy, czy to się uspokoi. W jakim ty dzisiaj będziesz w łóżku spała, kobieto? Zobaczcie. Halinka, wiecie, ona jest towarzyska, to jest taka fajna dziewczyna i miła i sympatyczna, ale jest ze wsi, słuchajcie, to jest taka, wiecie, baba i umie też walczyć o swoje, jakby nie było, prawda? Więc zachowanie chamskie innych ludzi też ją wkurza. Patrzcie, bieg ze złością. No dobra, no to zobaczmy to, no co, jak chce, już ma ten strój, to niech biega ze złością. Wiesz co? Zagłuszymy ich. Włączymy sobie pop może. Co tu mamy jeszcze? No dobra, niech będzie ten pop. I tu zapalimy... Gdzie jest ten? Cynamon. Zobaczycie, że zaraz do nas przylezą i nam tutaj haje robić, nie? Że my za głośno słuchamy muzyki albo coś. Ale w ogóle nie słyszę. O. Głośno! Zagłuszymy ich. Zagłuszymy ich, słuchajcie. Halinka sama wlazła na tę bieżnię. Sama chciała spróbować. No, nie będziemy może tam szli do tych sąsiadów. Nie wiem za bardzo, co zrobić. Halinka też w sumie nie wie właśnie, co zrobić. Pierwszy raz taką sytuację, wiecie, się spotyka, żeby tam sąsiedzi hałasowali. Ona zawsze w tym domku swoim, nie? Jeżeli chcecie widzieć, w jakim domku żyje Halinka normalnie na co dzień, to musicie zerknąć do Tuli, przypominam. Dobra, wybiegaj to. Wybiegaj tę złość i od razu sobie podbijesz sprawność fizyczną.
Okej, kochani, koniec. Wyłącz. Czekajcie, to zgasimy, żeby czasem nie było pożaru. Zgaś. Niecały, słuchajcie, drugi poziom ma nasza Halinka. Na początku następnego odcinka pokażę Wam Halinkę w kasie oraz pokażę Wam, jakie Halinka ma umiejętności. A teraz nie, moja droga, jeszcze sobie weźmiesz tutaj kąpiel z dodatkami, bo taką na pewno by sobie wzięła właśnie Angelina, i weźmiesz z płatkami róż. Nie kładź się. Nie kładź się jeszcze, chodź, weź jeszcze tę kąpiel. O, strój już jej, widzicie, jej piżameczkę. O, proszę bardzo. Ona sobie tak śpi. Nie możesz wziąć z dodatkami, z płatkami róż? Możesz chyba, co? Tak śpi Halina. Ma taki sweterek, powiedzmy, no ten sweterek ściąga do łóżka, nie? Tylko wiecie, jak sobie tak chodzi, u niej w domu zimno. Zobaczcie, coś mi się nałożyło tutaj znowu. O, tak, bo ja tu mam całego kasa wrzuconego, mebli nie mam w ogóle. Słuchajcie, z modów, ale kas jest cały i widzę, że już się tu jakieś te chamskie warkocze nałożyły jej na głowę, ale to nic, trzeba to po prostu będzie usunąć. A tak, masz jakieś ciuchy? Chyba ma getry jakieś. Tak, te same, co ma Lilith. Kurde, musiałabym się ten... dowiedzieć, co to są za getry właśnie, bo one się nakładają mi simką podczas kąpieli. Okej, weź sobie. I co ty myślisz o tym? Co ty myślisz o takim życiu, moja droga? Ja myślę, że ci się podoba. Powiedzmy, że to jest opaska, wiecie, nie? Ona sobie nałożyła opaskę. O, tu jest jej drugi strój, taki ten codzienny, ogrodniczki. Wiecie, co jeszcze byśmy mogły sobie zjeść, bo ona jest głodna, ale nie, Angelina raczej by nie jadła po nocy, wątpię, także śpimy. Nie przejmujemy na własność, no bo to nie jest nasze łóżko, prawda? Idziemy spać. Jakie łóżko, jaka sypialnia, Halinka! Ja tu mówię o Halince, tu mówię o Angelinie, także całkiem możliwe, że w którymś momencie tam mówiłam na Halina, Angelina. Automatyczne wszystkie światła. No pogaś. Ty oszczędna dziewczyna jesteś. No dobra, kochani, ja uciekam, żegnam się z wami. Troszeczkę taki przegadany ten odcinek. Mam takie jakieś wrażenie właśnie, że przegadałam go. Zresztą ja na wszystkich moich filmach gadam, więc co to za wrażenie, nie? Tak jest i tyle, żadne wrażenie. No ale to pierwszy odcinek, więc wiecie, od poniedziałku zaczynam tutaj już właśnie z Halinką działać, prawda? Musimy nauczyć naszą Halinkę paru takich rzeczy fajnych. Damie potrzebnych, tak? Naszej Angelinie, prawda? Jak fitness, miksologia i tak dalej. Kto wie, może się to w przyszłości kiedyś tam w życiu właśnie naszej Halince przydać. Moi drodzy, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ja się bawię świetnie. Przy nagrywaniu właśnie tutaj odcinków z Halinką jest po prostu mega i zapraszam Was serdecznie jeszcze raz, aby zobaczyć perypetie Angeliny, damy, tak jest, utuli na kanale. Kochani, żegnam się z Wami, buziole Wam przesyłam i do usłyszenia. Pa, pa! Co to? Vlad! Ty dziadu wstrętny, zostaw naszą Halinę! Nie mogę normalnie! Gosia, zobacz, co on robi! Vlad, ty chamie jeden, ty dziadu wstrętny! Halinka! Słuchajcie, taka świeża wiejska krew! Biedna, źle się będzie czuła, słuchajcie, na następnym odcinku na pewno! O, żebyś się zakrztusił, ty dziadu, ty! Biedna Halinka! No nie mogę. Ja już tu chcę wyłączyć, słuchajcie, nagrywanie. A tu mi ten dziad łysy przyszedł, no. No i pięknie. I mdlejemy. O nie. Halina, nie wzięłaś ze sobą czosnku. O kurca, Fox. Gdzie ty idziesz, kochanie? Gdzie będziesz mdlała? A tutaj, dobra. No nic, moi drodzy, no co za przygoda, ale pierwszy dzień miałaś, nie? Ale pierwszy dzień miałaś. Jeszcze lody sobie chcę zjeść, no dobra. Biedna Halinka. Przyspieszę to szybciutko, jeszcze ją położmy spać. Zobaczcie, która godzina, Halinka. Będziesz niewyspana, będziesz się źle czuła. Tak, ja za chwilę powinnam zaczynać nowy odcinek, nowy dzień z naszą Halinką. Śpi! Nie, zdrzemnij się. To znaczy, no już tam jej wiele nie brakuje. Ona ma bardzo dobre łóżko. No. Także śpi, Halinka. Ale przygoda. Ale będzie miała o czym opowiadać swoim sąsiadom. Po
powrocie do domu. Okej, kochani, żegnam się teraz już na pewno z wami, chyba że nie wiem, co znowu się wydarzy. Bujole, papa. Pa.